Od dziś, taką mamy nadzieję, ten obiekt będzie silnym ośrodkiem środowiskotwórczym. Za kilka chwil sala sportowa przy Szkole Podstawowej we Wroniawach zostanie uroczyście poświęcona i przekazana do użytkowania mieszkańcom Wroniaw. Witam serdecznie miłych gości zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Ostatnie miesiące 2008 roku są bardzo przyjazne w kontekście oddawania inwestycji na terenie Wroniów. W dniu dzisiejszym oddajemy salę sportową. Za chwileczkę będzie zmodernizowana ulica Wolsztyńska, która też będzie przekazana całej społeczności. Z tego się też bardzo cieszymy. Nadmieniam, że nie tak dawno miejscowość Wroniawy zajęła pierwsze miejsce w konkursie Piękna Wieś. To jest też nasza, uczniów, mieszkańców Wronia, ogromna zasługa. Zupełnie niedawno, bo zaledwie pół roku temu, 20 maja tego roku, spotkaliśmy się w tym miejscu na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę sali we Wroniawach. Kończąc swoje ówczesne wystąpienie, zaprosiłem uczestników uroczystości na otwarcie obiektu za pół roku. Cieszę się ogromnie, że nie były to puste obietnice i dzięki terminowemu wykonaniu robót budowlanych możemy dzieciom i dorosłym mieszkańcom Wroniaw sprawić tak miły i długo oczekiwany prezent mikołajkowy. Szanowni Państwo, gmina Wolsztyn od wielu lat prowadzi różnorodne działania, których celem jest tworzenie mieszkańcom, klubom sportowym i coraz liczniejszym turystom warunków do uprawiania różnych form kultury fizycznej. Dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb w tym względzie od dłuższego czasu rozbudowujemy i modernizujemy niezbędną bazę sportową na terenie miasta i gminy Wolsztyn. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że sale sportowe istnieć będą tylko przy dużych szkołach i zespołach szkolnych. Dziś jednak, gdy diametralnie zmieniło się podejście do kultury fizycznej, gdy uprawianie sportu stanowi coraz popularniejszą formę spędzenia wolnego czasu, a przede wszystkim w sytuacji wzrostu liczby obowiązkowych godzin wychowania fizycznego, musieliśmy znacznie zweryfikować swoje plany inwestycyjne w tym zakresie, co zaowocowało m.in. decyzją o budowie sali gimnastycznej w tej miejscowości. Do działania przystąpiliśmy jesienią 2006 roku, kiedy to zleciliśmy opracowanie projektu firmie Rachbud z Bucza pana Janusza Zająca, a w marcu ubiegłego roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Dzięki zapisom w uchwale budżetowej na rok 2007 na budowę sali w latach 2007-2008 mieliśmy przeznaczone 1 100 000 zł z założeniem zrefundowania części wydatków z unijnych programów pomocowych. Wobec mało optymistycznych prognoz dotyczących ogłoszenia konkursu w tym zakresie i stale rosnących cen towarów i usług w lipcu ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu przetargu na wykonawstwo robót. Niestety cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła nasze oczekiwania, więc zmuszeni byliśmy unieważnić pierwszy przetarg. W lutym bieżącego roku ogłosiliśmy drugi przetarg na budowę sali we Wroniawach i tym razem udało się go rozstrzygnąć. 27 marca tego roku jako burmistrz Wolsztyna podpisałem umowę z wybranym wykonawcą, czyli prywatnym przedsiębiorstwem przygotowania i realizacji budownictwa, kontrakt z Wilkowic koło Święciechowy. Wykonawca określił wartość zadania na 1 270 000 zł, a termin wykonania na 26 października bieżącego roku i niezwłocznie przystąpił do jego realizacji. Inspektorem nadzoru inwestorskiego był pan Andrzej Wojciechowski. Szanowni zebrani, wielu z nas miało okazję na bieżąco obserwować postęp prac budowlanych, które przez cały czas przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Produktem finalnym jest jednokondygnacyjny budynek o powierzchni 413,5 m2, mieszczący boisko sportowe o wymiarach 12x24 m wraz z szatniami, natryskami, toaletami, pokojem trenera, magazynem sprzętu i pomieszczeniem gospodarczym. Obiekt połączony jest ze starą szkołą przeszkolonym łącznikiem o konstrukcji metalowej, z którego znajduje się również wyjście na teren istniejącego boiska szkolnego. W celu umożliwienia korzystania z sali przez mieszkańców
Wybudowany został chodnik od strony ulicy Szkolnej, gdzie w przyszłości powstanie parking dla potrzeb zarówno szkoły, jak i tego obiektu. Jak Państwo widzicie, sala została również bogato wyposażona w sprzęt sportowy, z którego może korzystać zarówno młodzież szkolna, jak i wszystkie zainteresowane osoby dorosłe. Z posiadanych przeze mnie informacji, przekazywanych m.in. przez pana sołtysa i przez pana dyrektora szkoły, wynika, że takich osób jest wiele, więc pewnie obiekt będzie żył nie tylko w czasie zajęć szkolnych, ale również w dni wolne od pracy. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość, choć jedna z wielu tego typu w naszej gminie, ma jednak charakter szczególny. Otóż inwestycją we Wroniawach zakończyliśmy realizację jednego z bardzo ważnych gminnych programów inwestycyjnych, a mianowicie program budowy sal sportowych. Oczywiście patrząc szerzej, baza sportowa to nie tylko sale gimnastyczne, ale również boiska, stadiony, korty i inne elementy infrastruktury sportowej. I tu jednak nie jesteśmy najgorsi, o czym świadczy przyznanie nam w tym roku wyróżnienia w kategorii inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych w konkursie budowniczy polskiego sportu organizowanym przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Gmina Wolsztyn znalazła się wśród wielu inwestorów obiektów sportowych z całego kraju, docenionych przez niezależną kapitułę za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej pięknej wizytówki Wroniaw i gminy Wolsztyn, a więc projektantowi, wykonawcy, inspektorowi nadzoru i pracownikom Wydziału Infrastruktury Technicznej, którzy bezpośrednio uczestniczyli w procesie inwestycyjnym. Słowa podziękowania kieruję również do Rady Miejskiej w Olsztynie, która wyasygnowała stosowne środki na realizację przedsięwzięcia, oraz do pana sołtysa i dyrektora szkoły, którzy je stale monitorowali na bieżąco, zgłaszając swoje cenne uwagi i spostrzeżenia. Kończąc swoje wystąpienie, życzę wszystkim użytkownikom obiektu, by sprawiał wam wiele radości i był doskonałą alternatywą spędzenia wolnego czasu, przy okazji mając dobroczynny wpływ na zdrowie i tężyznę fizyczną. Mam jeszcze jedną miłą niespodziankę, a mianowicie Szkoła Podstawowa we Wroniawach otrzymuje od Urzędu Miejskiego w Olsztynie w ramach dodatkowego wyposażenia piłkochwyty do zamocowania na ścianach szczytowych wewnątrz sali sportowej. To są te siatki, które znajdują się za Państwem oraz tutaj za mną. Dziękuję za uwagę. I na zakończenie chciałbym powiedzieć, że chcieliśmy przekazać również ten sprzęt, który stanowi wyposażenie tej sali na dzisiejszej uroczystości, ale tutaj w rozmowie z dyrektorem doszliśmy do wniosku, że trudno byłoby to jakoś spakować i, nie wiem, spiąć kokardą. Dlatego przekażamy gospodarzowi tego obiektu ten nowy obiekt, czyli salę sportową zapleczem. Oczywiście w postaci przecięcia wspólnego wstęgi. Natomiast ja w tej chwili chciałbym poprosić pana dyrektora, któremu chciałbym wręczyć komplet kluczy do tego obiektu, żeby rzeczywiście poczuł się już gospodarzem przed kolejnymi elementami naszego programu. Podobno są tutaj wszystkie klucze. Mam nadzieję, że żadnego z nich nie brakuje, tak żeby obiekt mógł w pełni funkcjonować. Panie dyrektorze, z najlepszymi życzeniami. Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie. Sens tych słów był dla nas długo, długo nadzieją na wymarzony obiekt. Ale mądrość zawarta w tymże stwierdzeniu okazała się dla nas proroctwem, a dzień 5 grudnia jest dowodem na to, że marzenia się spełniają, a Państwa obecność tutaj pozwala nam odczuwać wielką radość. W końcu po wielu latach trudnej pracy sytuacja ulegnie radykalnej poprawie. Wreszcie zaistnieje możliwość przeprowadzenia wszelkich zajęć sportowych, wyzwania fizycznego, które są przewidziane w planie dla poszczególnych roczników.
Drzwi sali sportowej otwarte będą zarówno, tak jak pan burmistrz zaznaczył, dla uczniów tutejszej szkoły, dla dzieci i młodzieży, którzy będą przebywać na turnusach w domu w czasach dziecięcych, dla mieszkańców Wronia i okolicznej miejscowości. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z tego powodu. Sala sportowa jest nam bardzo potrzebna. Daje nowe możliwości uczniom rozwijania uzdolnień sportowych w wybranych dyscyplinach sportowych. Do tej pory byliśmy uzależnieni od warunków pogodowych, no ale już od dnia dzisiejszego tak zwana zła pogoda nie popsuje nam możliwości korzystania z tego obiektu. Serdecznie dziękuję organizatorom dzisiejszego spotkania za zaproszenie. Serce się raduje, kiedy po kilkunastu latach znów mogę tutaj uczestniczyć z dziećmi, patrzeć na ich radość, na ich wesołość. Chciałem również przypomnieć, że starania o budowę sali gimnastycznej trwały już w latach 80., ponad 24 lata temu. W tym momencie, kiedy obiekt szkolny zostawał oddany do użytku, pozostała pełna dokumentacja na budowę sali oraz materiałów budowlanych, które by dwukrotnie pokryły właśnie tutaj tą część sali gimnastycznej. Stało się jednak inaczej. Dzisiaj jesteśmy uradowani i cieszymy się z tego. Cieszę się i ja również, że moje marzenie spełniło się. Jak to przysłowie mówi, lepiej późno niż wcale. Życzę dzieciom, aby ich radość była jeszcze bardziej większa jak dzisiejsza z tego użytkowania. Założył potem